Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś ponownie zajmujemy się grą Wiedźmin 3 Dziki Gon, a głównie dlatego, że CD Projekt Red ogłosiło, że tytuł otrzymał złoty status. Tytuł niedługo trafi do tłoczni, zostanie wykonany i trafi niebawem, już 19 maja na półki sklepowe. Nowe szczegóły są o wiele interesujące, więc warto jest się nim przyjrzeć. Ten filmik ma na celu przybliżenie zasad rozgrywki, schematu gameplayu, a także typowej rozwoju postaci, walki i tego, co CD Projekt Red wprowadzają nowego. Znajdzie się tu też kilka ciekawostek. Zaczynamy. Twórcy z firmy CD Projekt Red przygotowali dynamiczny system walki znany chociażby z poprzedniej odsłony serii. Dziki Gon inspirował się nieco dokonaniami firmy Rocksteady, która odpowiada za serię Batman Arkham. Główny bohater korzysta teraz z większej liczby skoków, uników, koziołków. Co jednak najważniejsze, w grze Geralt przestanie swobodnie biegać pomiędzy przeciwnikami, natomiast będzie mógł poruszać się podczas aktywnego bloku i to jest bardzo dobre, bardzo przydatne i bardzo ciekawe. W trakcie walki będzie można zażywać wszelakiego rodzaju mikstury lecznicze, ale również i wspomagające nasze umiejętności w walce. Autorzy gry Wiedźmin 3 Dziki Gon przechwalają się oczywiście, że zaangażowano specjalistów do sesji motion capture. Dzięki temu Geralt, główny bohater gry, w trakcie walki otrzyma aż 96 nowych animacji. Spowoduje to, że będzie on jeszcze bardziej zaangażowany w starcia z kilkoma przeciwnikami. Sama walka też na tym skorzysta, będąc o wiele bardziej efektowną. Gameplay w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon to nie tylko walka w zwarciu, ale również jazda konno. Geralt będzie mógł walczyć podczas jazdy konno, co również ma zostać świetnie zrealizowane. Koń daje przewagę na polu walki. Będzie można walczyć mieczem, jak również za pomocą znaków Art i Igni. Konia będzie można tak zwanie ulepszać, wrzucać mu nową zbroję, dodatkowe elementy. Natomiast jeśli mowa o walce na dystans, to w grę pojawi się również broń strzelecka. Geralt będzie mógł posługiwać się kuszą do ranienia latających wrogów. Bardzo przydatną. Warto w tym miejscu również podkreślić, że kusza będzie można ją załadowywać w różnego rodzaju amunicję. Otrzyma ona również dedykowane umiejętności w drzewku rozwoju bohatera. Świat gry. Świat gry w Wiedźmin 3 Dziki Gon będzie w pełni otwartym światem, w pełni otwartym środowiskiem. Tytuł reprezentuje subgatunek sandboxów, typowych RPG z otwartym, w pełni eksplorowalnym światem. Od gracza zależy, w którym kierunku się on uda i czy skoncentruje się na wątku głównym, bądź też na zadaniach pobocznych. Gra studia CD Projekt Red w tym przypadku inspiruje się dokonaniami kultowego, jak dziś, The Elder Scrolls V Skyrim. W grze główną lokacją będą ziemie niczyje. Jest to ogromny obszar wzdłuż wybrzeża. Został on spustoszony przez konflikt cesarstwa z północnymi królestwami. Tutaj znajdują się właśnie dwie duże miejscowości, Novigrad oraz Oxenford. Co warto podkreślić, dodatkowo twórcy gry pozwolą graczom na żeglugę. Kolejną lokacją będzie tak zwany Skellige. Składać się one będzie z kilkunastu mniejszych wysp formujących wielki archipelag. Gracz będzie mógł w dowolny sposób żeglować i wędrować pomiędzy tymi wysepkami. W ciągu tej czynności oczywiście może zostać zaatakowany przez niebezpieczne stwory morskie. To jest też bardzo ciekawy element. Walka na pokładzie łodzi będzie wyglądała nieco inaczej, ale oczywiście równie efektownie jak na lądzie. Świat gry Wiedźmin 3 Dziki Gon będzie przesiąknięty przede wszystkim wszelakimi zadaniami pobocznymi, ukrytymi lokacjami, których nie sposób poddać w trakcie wypełniania głównego wątku. CD Projekt Red polecają zwiedzanie tej obszernej krainy, która skrywa mnóstwo sekretów, ukrytych miejsc oraz jaskiń. Twórcy stawiają sobie za punkt honoru wypełnienie świata atrakcjami, uczynienie go autentycznym, żyjącym i dynamicznie zmieniającym się na naszych oczach. Nasze działania, lub też ich brak, wpłyną bezpośrednio na wygląd poszczególnych lokacji. Wioska wyludni się, jeżeli nie pomożemy jej mieszkańcom rozwiązać problemu bandytów. Jest to bardzo fajny element, wpływający i zmieniający rzeczywiście to, jak gra będzie wyglądała. W znacznej połaci świata przywrócony zostanie swojski, słowiański klimat, którego w wielu grach brakowało. W sprawnym przemieszczaniu się po udostępnionym obszarze pomogą nam konie na lądzie i łodzie pośród wysp Skellige. Tak jak wspominałem, tytuł będzie rozbudowany i niezwykle ciekawy.
Warto jest oczywiście wspomnieć również o systemie magii oraz rozwoju postaci. Magia w grach z serii Wiedźmin wygląda w nieco inaczej. W zwieńczeniu trylogii Geralta wygląda ona nieco inaczej. Autorzy gry udostępniają kilka znaków, dzięki którym możemy wspomagać się w walce z przeciwnikami. Mowa tutaj o Igni, typowy ognisty podmuch, Art, czyli takie telekinetyczne pchnięcie, oraz Urden, typowa magiczna pułapka na wrogów. W tym miejscu warto podkreślić, że ciekawostką jest fakt, iż od teraz każda z tych umiejętności będzie mogła zostać rozbita na dwa różne elementy. Dla przykładu, z Igni można korzystać w prosty sposób, bądź jako otaczający Geralta płomienny krąg. Zabieg ten ma zwiększyć możliwość naszego bohatera oraz urozmaicić zabawę, o większych możliwościach taktycznych nie wspominając. Rozwój postaci jest klasyczny dla tego typu produkcji. W grze Wiedźmin 3 Gigon mamy sztywno przypisanego bohatera, a więc nie będzie można przygotować sobie własnego herosa. To jednak wpłynie pozytywnie na narrację oraz wydaje mi się, że podkreślenie charakteru Geralta. Główny bohater będzie mógł rozwijać się w trzech kierunkach: Szermierce, Magii oraz Archemii. Niezwykłą ciekawostką jest fakt, że w Dzikim Gonie główny bohater otrzyma możliwość tropienia przeciwników. Tak zwany specjalny tryb widzenia. Geralt będzie musiał szukać śladów potworów, próbować znajdować ogniska oraz ostatecznie z nimi walczyć. Fajnie zrealizowano to, że wiele z potworów będzie dostępnych tylko i wyłącznie o konkretnej porze dnia, na przykład w nocy. Producenci gry przygotowali ponoć aż 75 modeli przeciwników i potworów. Wiedźmin jest w tym, który ma likwidować bestie atakujące niewinnych mieszkańców tej krainy. To też bardzo często wiadomość o potworach otrzyma właśnie od nich. Sometimes monsters have special attacks like the acidic spit of the royal wyvern. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam gameplay, jest tu jeszcze wiele różnych ciekawostek. Warto jest przychodzić chociaż to, iż system walki w Wiedźmin 3 Dziki Gon jest podobny do tego, który również możemy zauważyć chociażby w serii Dark Souls. Szybki, a także responsywny. Sam Andrzej Sapkowski tylko częściowo miał wpływ na produkcję tej niezwykle ciekawej gry. Warto również wspomnieć, że chociażby lżejsze meble oraz przedmioty w otoczeniu będzie można przesuwać. Tatuaże z Wiedźmin 2 Zabójcy Królów będą mogły być przeniesione do trójki. Gra będzie podzielona również na akty, choć sami gracze tego nie odczują. Zabieg uporządkowujący fabułę. Będzie można zmieniać ustawienia kamery, grafika ma pozostać na podobnym poziomie, a zmieni się rozdzielczość na wybranych platformach. Nie tylko broda Geralta ulegnie zmianie, ale również jego fryzura. Co więcej, pływając o łodzią będziemy atakowani przez wszelakie morskie stworzenia. W określonych momentach gry będzie można dowolnie przełączać się pomiędzy Ciri a Geraltem. To bardzo oczekiwali gracze. Rozgrywka może potrwać nawet do 200 godzin. Well, too big to squeeze in here. It were huge, and those teeth, ugh, we barely escaped. Wonder if it killed the traders, or some sure of it coming. Wydawać by się mogło, że Wiedźmin 3 Dziki Gon jest kompletnym tytułem. Tak też uważam. Po tym i po tej ilości informacji, jakie otrzymaliśmy od CD Projekt Red, jestem przekonany o jakości tego tytułu. Ten filmik miał wam przybliżyć ogólnie charakterystykę rozgrywki. W przyszłości powinniśmy jeszcze otrzymać nowe fragmenty rozgrywki, nowy gameplay, a także nowe informacje na temat tego, jak grafika będzie wyglądała. Oczywiście, gra chodzi w 1080p na PlayStation 4, w 900p na Xbox One oraz w dowolnej konfiguracji, choć wymagania są dość wysokie, na komputerach osobistych. Tytuł jest przepiękny, prezentuje się bardzo fajnie i wydawać by się mogło, że naprawdę niczego mu nie brakuje. Liczę na 19 maja, liczę na premierę CD Projekt Red, liczę na Wiedźmin 3 Gigon, liczę, że to będzie tytuł, z którym spędzimy naprawdę długie godziny. Jeżeli coś ma się nie udać, trudno jest mi nawet to przytoczyć. Liczę na ten tytuł, pozdrawiam, cześć.